Siemanko, siemanko, witam was wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się czymś, czego jeszcze u nas nie było. Był kiedyś taki program jak Pink My Car. Chodziło tam o to, że grupa ludzi odrestaurowuje zaniedbane samochody, przywraca im drugie życie. My to samo zrobimy z tą Hondą Afryką. Z takich kluczowych elementów, które wspomniał nam Palm Vitol, żebyśmy wykonali, no to na pewno rozbierzemy cały motocykl, bo potrzebna jest nam goła rama. Rama trafi do piaskowania, rama trafi do kolejnego malowania. Motocykl ma już sporo w kołach, jest leciwy, traktowany bardzo dobrze, ale też bardzo ciężko. Wiadomo, trapią go różne rzeczy. Z takich, które ja zauważyłem, stoi tylny tłoczek, hamulec jest do regeneracji. Takie rzeczy jak nóżka od skrzyni, nóżka do stawania, felgi, szprychy są zaniedbane. Wszystkie takie detale też postaramy się zmienić. Może fajnie oprzeć siedzenie. Customizujemy motocykl. Tam jakieś urwane śruby. Myślę, że niestety też, ale jak będziemy go rozbierać na śrubki, to też dużo nam się urwie. A siemanko, siemanko, z tej strony mikrofonu mówi teraz dla was Rafał. Otóż zdecydowałem się, że trzeba wam tą historię opowiedzieć od samego początku. Na dobrą sprawę w tym roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pan Witol wylicytował u nas projekt odpicowania swojego motocykla. Za niebagatelną kwotę, bo prawie 2,5 tysiąca złotych. Kwota naprawdę robiła wrażenie na nas, ale lista części, które powinniśmy przy tym motocyklu wymienić, naprawdę była ogromna. Zrobiliśmy więc wszystko, co w naszej mocy, aby ten motocykl przywrócić do tego swojego oryginalnego, pierwotnego stanu. Teraz jeszcze krótki rzut okiem na to, jak ten motocykl pokazał swoje zardzewiałe, prawdziwe oblicze po zdjęciu paru owiewek. Siemanko, witam was w kolejnym etapie naszego projektu Afryka. Jak widzicie, rama jest na stole, rama już jest po piaskowaniu, rama już jest po malowaniu proszkowym. No nie wiem jak wam, ale mi się mega, 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 mega to wszystko podoba. Wygląda praktycznie jak nowa. Dużo rzeczy już nam się udało złożyć, wymienić. No sami zobaczcie, mamy tutaj tak naprawdę kupę części. Wszystko nam podyktował tak naprawdę właściciel, co dokładnie będzie chciał, więc jest tu dedykowany napęd Dida. Takie elementy jak wszystkie łożyska, no większość łożysk już nam się udało wymienić na szczęście. Z tym był największy kłopot przynajmniej dla nas. No jak widzicie, komplet nowych opon, komplet nowych dętek. Dętki są wzmacniane, no naprawdę grubość tam jest konkretna tej dętki, więc liczę, że wytrzyma w najtrudniejszych warunkach. Bardzo fajne opony Continentala, no zobaczcie jaka kostka. No widać, że będzie latała w terenie też. Nowy napędzik mamy, napędzik oczywiście też został wybrany przez właściciela. No każdy element został wypiaskowany, każdy element został polakierowany proszkowo na nowo. Wszystkim bardzo trwałe jest malowanie piaskowe, więc myślę, że wytrzyma też te najtrudniejsze warunki, które będą czekać na każdy pojedynczy element. Panie i panowie, przed wami Afryka w pigułce, czyli streszczenie kilkutygodniowej pracy. Tak, tak, kilkutygodniowej pracy w zaledwie kilka minut filmu. Jaki jest efekt? Ocencie sami. Wszystkie części zostały już zamontowane, Afryka dostała cały pakiet piękności. No i właśnie, czy ty też byś chciał dostać taki pakiet? Odświeżenie swojego motocykla? Wbijaj 1000 komentarzy, wbijajcie 3000 lajków i zrobimy drugą edycję Pimp My Bike. Specjalnie dla widza. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku.